Cześć. Szydełkiem płaski aniołek. Zapraszam. Tak się prezentuję. Jeśli podoba Ci się, zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczynamy. U mnie tradycyjnie bawełna 100 gram 565 metrów. Oczywiście możesz użyć swoich ulubionych nici. Dopasuj tylko szydełko. Ja użyję szydełka 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki i 6 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, 6 oczko łańcuszka. Zamykamy w okrążenie. Przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Czwarty. Mam 4, a będzie 16. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie, 16 słupków. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy 2 na jednym. Na kolejnym słupku 2 słupki. Pierwszy. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Drugi. I dalej tak samo. Na każdym słupku 2 słupki. Uzyskamy 32 słupki. Po 18 słupkach wykonam zawieszkę. Będzie to łańcuszek z 30 oczek. Możesz wykonać więcej. Przeciągam przez te dwie nitki. Oczko ścisłe. Zawieszka gotowa. I dalej. Na każdym słupku 2 słupki. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Zobaczcie. Tutaj jest zawieszka. Tu jest mniej więcej środek, a jesteśmy w tym miejscu. I tak ma być. Przechodzimy między te słupki, oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Jeszcze jeden słupek tutaj, w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. I trzeci słupek w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka. Przechodzimy pomiędzy kolejne słupki tutaj. I tutaj również 3 słupki. Pierwszy, oczko łańcuszka. Drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek, w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka. Przechodzimy tutaj i również 3 słupki. Pierwszy, oczko łańcuszka. Drugi, oczko łańcuszka. Trzeci słupek. Mamy 9 słupków. A pomiędzy słupkami jedno oczko łańcuszka. Jest tak, jak być powinno. Oczko łańcuszka, odwracamy robótkę, przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka, półsłupek, dwa
oczka łańcuszka. Na kolejnym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, półsłupek na kolejnym oczku łańcuszka. Wykonamy łuki z dwóch oczek łańcuszka. Mam 3, a będzie 7. Już mam. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Odwracamy. I tutaj na tym łuku 4 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I jedno oczko łańcuszka. Na kolejnym łuku 4 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Jedno oczko łańcuszka. I dalej. Na każdym łuku 4 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Jedno oczko łańcuszka dalej. I pracujemy tak do końca rzędu. A na końcu rzędu jedno oczko łańcuszka i słupek tutaj na tym półsłupku z poprzedniego rzędu. Na końcu rzędu mamy jeden słupek i na początku również. Jedno oczko łańcuszka, odwracamy robótkę. Półsłupek na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka. Wykonamy łuki z 4 oczek łańcuszka. Omijamy te 4 słupki. Półsłupek na jednym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka. Półsłupek tutaj. Do końca rzędu. Mamy 7 łuków. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Odwracamy. Wykonamy tutaj 6 słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty słupek. Jedno oczko łańcuszka. Na kolejnym łuku 6 słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Jedno oczko łańcuszka. I dalej. Tak samo. Na każdym łuku 6 słupków. Do końca rzędu. 6 słupków. Jedno oczko łańcuszka. I na końcu słupek na półsłupku z poprzedniego rzędu. Oczko łańcuszka odwracamy. Na tym jednym oczku łańcuszka półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Omijamy 2 słupki. Wkłuwamy szydełko pomiędzy słupki. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko pomiędzy słupki. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka.
półsłupek tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka. I dalej tak samo. Trzy oczko łańcuszka, półsłupek, co dwa słupki. Do końca rzędu. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek tutaj. Na końcu. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitki chowamy. Tak się prezentuje w tej chwili aniołek. Mamy 21 łuków. Trzech oczek łańcuszka. Zostawimy 6 łuków z jednej strony. Połączymy się z robótką tutaj na tym 7 łuku. Pętelka na szydełku. Oczko ścisłe. Jedno oczko łańcuszka, półsłupek na łuku. Ja wykonam 30 oczek łańcuszka. Możesz wykonać więcej. Mam półsłupek na tym samym łuku. Mamy tak jakby zawieszkę. Przechodzimy na kolejny łuk. Półsłupek. Tutaj również wykonam 30 oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym łuku. Przechodzimy na kolejny łuk. Półsłupek. Mam 2 łańcuszki, a będzie 9. Tutaj zobaczcie, na końcu również 6 łuków zostawiamy. Oczko łańcuszka odcinamy, nitki chowamy. Nitki pochowane, ale to jeszcze nie koniec pracy. Mamy 9 łańcuszków. Wszystkie są jednakowej długości. Sześć. I z tej strony 6. Zaczniemy robótkę tutaj, w tym miejscu. Pętelka na szydełku. Chwytamy za ten łańcuszek. Oczko ścisłe. Nitka zamocowana. I tutaj 3 oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Na tym łańcuszku 4 słupki. Pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty, jedno oczko łańcuszka, chwytamy za kolejny łańcuszek i tutaj również 4 słupki, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, jedno oczko łańcuszka i dalej chwytamy wszystkie łańcuszki po kolei i 4 słupki, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty.
oczko łańcuszka i do końca. A na końcu oczko łańcuszka i słupek. Tak samo jak na początku rzędu. Oczko łańcuszka odwracamy. Pół słupek na tym jednym oczku łańcuszka. 4 oczka łańcuszka na łuk. Omijamy 4 słupki i pół słupek tutaj na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu. 4 oczka łańcuszka. Pół słupek tutaj. 4 oczka łańcuszka. I pół słupek. Mamy 3 łuki. Do końca rzędu tak samo. 4 oczka łańcuszka. Pół słupek tutaj na końcu. Zobaczcie, jak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka. Na słupek. Plus jedno na poprzeczkę. A tutaj 6 słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, 6 słupków. Oczko łańcuszka. Na kolejnym łuku 6 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jedno oczko łańcuszka i dalej. Do końca rzędu tak samo. A na końcu oczko łańcuszka, słupek na pół słupku. Oczko łańcuszka odwracamy, pół słupek na tym jednym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na łuk. Omijamy 2 słupki, wkłuwamy szydełko pomiędzy, pół słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. Omijamy 2 słupki i pół słupek. Pomiędzy słupkami. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego rzędu. 3 oczka łańcuszka. Omijamy 2 słupki. Pół słupek. Wykonamy łuki z 3 oczek łańcuszka. Do końca rzędu. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek tutaj. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitki, chowamy. Tak wygląda wykonany aniołek. Oczywiście trzeba go wykrochmalić, aby nadać mu piękny kształt. A tutaj dla porównania przed krochmaleniem i po. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć.